Witam w kolejnym programie Kolokwium, w którym tym razem naszym gościem będzie jego magnificencja, rektor profesor Andrzej Tretyn. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Ten rok akademicki rozpoczął się nieco nietypowo. Po raz pierwszy w historii Toruńskiego Uniwersytetu nie w Toruniu, a w Bydgoszczy, ale za rok już znowu w Toruniu. To będzie nieco odmieniony uniwersytet. Ten rok będzie pełen zmian. Które z nich można uznać za najważniejsze? Najważniejsze zmiany będą dotyczyły zasad gospodarki finansowej w naszej uczelni, które to zasady zostaną wprowadzone od nowego roku. 20-80 to są liczby, które osobom odpowiedzialnym za politykę finansową na poszczególnych wydziałach muszą mocno zakorzenić się tak naprawdę w głowach. 20% środków finansowych pozostanie na szczeblu centralnym, 80% w wydziałach. To jest model, który sprawdził się już na innych uniwersytetach, czy to jest toruński pomysł? Podobny model był i jest realizowany w Uniwersytecie Łódzkim, natomiast inne były parytety, jeśli chodzi o podział budżetu. Ten podział, on się nie bierze z gwiazd, on wynika z realnych kosztów działalności poszczególnych wydziałów. Dostajemy dotację z ministerstwa i ta dotacja jest naliczana według określonego algorytmu i my, posługując się tym algorytmem, również wyliczamy koszty działania poszczególnych wydziałów. Natomiast wydziały muszą jak gdyby zrzucić się na koszt funkcjonowania międzywydziałowych jednostek, w tym i administracji. Teraz ja rozumiem, dziekani przygotowują budżety, tak? Na najbliższe. Tak, mają przygotować tak zwane prowizoria na pierwsze półrocze przyszłego roku, uwzględniając fakt, że w kolejnych 3 latach musimy doprowadzić wynik finansowy do poziomu zerowego. Dla dziekanów to więcej władzy, ale też zdecydowanie więcej odpowiedzialności. Do przedstawienia tych prowizoriów zostało rzeczywiście już coraz mniej czasu, nieco ponad 30 dni. Dziekani są gotowi na tę odpowiedzialność i na te nowe zadania? No, dziekani sami przegłosowali tę uchwałę Senatu, w związku z tym posiadają określoną wiedzę i wiedzą, co też mają w najbliższych miesiącach uczynić. Dziekan najlepiej zna swój wydział. Natomiast oczywiście będzie miał więcej władzy, ale tą władzą także będzie musiał się dzielić z radną wydziału, gdyż to rada wydziału będzie zatwierdzała prowizorium na najbliższy rok. Prowadzenie zmian, jak rozumiem, takich zmian ma też zaktywizować poszczególne wydziały, by szukały środków poza tą subwencją budżetową, tylko i wyłącznie? Oczywiście, gdyż z jednej strony musimy ciąć koszty. Za drogo, zbyt kosztowne jest kształcenie w naszym uniwersytecie, ale to jest tylko połowiczna droga. Druga strona to są przychody. Tych przychodów nie będzie więcej, jeśli chodzi o dotację ministerialną. W związku z tym wydziały muszą również zaktywizować się, aby poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności. Chociażby poprzez, no to będzie dalej walka o studentów, o rozwój studiów podyplomowych, o dotacje na granty. To jest ta droga, którą powinni pójść? Myślę, że jeśli chodzi o dotację na studentów studiów stacjonarnych, to tutaj w zasadzie nie mamy dużego pola manewru. Rok do roku możemy zwiększać tylko o 2% liczbę studentów, a składnik studencki w algorytmie liczy się jak 15%, 0,15. W związku z tym musimy przede wszystkim uruchamiać popularne studia podyplomowe, starać się przynajmniej zatrzymać tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę studentów na studiach niestacjonarnych, a następnie zwiększać liczbę studentów, którzy płacąc poprawiają nasz wynik finansowy. Przy okazji tych zmian rodzi się pytanie, jak wydziały, w jaki sposób będą dokładać się do funkcjonowania jednostek ogólnouczelnianych, czy też organizacji ogólnouczelnianych. Może pojawić się pytanie chociażby o samorządy studentów, czy doktorantów, czy też funkcjonowanie Centrum Kultury. Środki na funkcjonowanie tych jednostek także będą płynęły z wydziałów? Tak, oczywiście i w zależności od liczebności studentów będzie, powiedzmy, ta dotacja na przykład na
utrzymanie studium praktycznej nauki języków obcych, czy Centrum Kultury i Sztuki, czy też Centrum Sportowego. Tutaj wydziały będą partycypowały w utrzymaniu tych jednostek. Sytuacja finansowa UMK ma ulec poprawie tak naprawdę w ciągu najbliższych 3 lat. Co stanie się z wydziałami? Czy jaka będzie przyszłość wydziałów, którym nie uda się wyjść ponad tą kreskę, którym nie uda się zbilansować wydatków i przychodów? My zakładamy, że wszystkie wydziały muszą osiągnąć cel. Czyli taka możliwość nie ma na razie innego wyjścia, proszę Państwa. I tutaj ta uchwała mówi jednoznacznie, że w ciągu 3 lat te wydziały, które mają ujemny wynik finansowy, muszą przynajmniej uzyskać bilans zerowy. Rozumiem. Pojawia się także pytanie, jaka będzie rola Funduszu Spójności Uniwersytetu? Co się kryje pod tym hasłem? Na co będą wydawane środki z tego funduszu? Ten fundusz to jest dodatkowe 1%. Oprócz 20%, które mają iść na utrzymanie międzywydziałowych jednostek administracji, również wydziały tworzą Fundusz Spójności, który ma służyć na przykład na prowadzenie niewielkich inwestycji, remontów w jednostkach międzywydziałowych. Na chwilę może odejść tak naprawdę na zakończenie od tematów finansowych, które będą z pewnością najważniejsze w ciągu najbliższego roku. Tegoroczna inauguracja także miała charakter poniekąd symboliczny. To, że odbyła się w Bydgoszczy, bo w ciągu tego roku akademickiego minie 10 lat od momentu, kiedy połączono UMK i Bydgoską Akademię Medyczną. Z tej perspektywy chyba można pokusić się o ocenę, czy to była potrzebna i jak przeprowadzona fuzja. Ja myślę, że wyniki pokazują, że to był bardzo dobry pomysł. Nasz uniwersytet stał się uczelnią szerokoprofilową. Znacząco poprawił swoje pozycje w rankingach krajowych i w rankingach międzynarodowych. Jesteśmy uczelnią dostrzegalną nie tylko w kraju, ale i z perspektywy Europy czy też świata. Czy w ogóle w Polsce jest bardziej uniwersalny uniwersytet, który ma i Wydział Sztuk Pięknych, i Wydział Teologiczny? Nie ma takiego. Może troszkę w innym, powiedzmy, obszarze. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest takim też szerokoprofilowym uniwersytetem. To chyba daje duże perspektywy na to, by rzeczywiście sytuacja finansowa się poprawiła, skoro takich uniwersytetów w Polsce praktycznie nie ma, tak szerokoprofilowych. To jest oczywiście nasza wielka, powiedzmy, nasz wielki atut, że jesteśmy takim uniwersytetem, który może zaproponować kształcenie od medycyny po sztuki piękne, czy też po teologię. Dziękuję panie rektorze za rozmowę i wizytę u nas w studiu. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Andrzej Tretyn, rektor UMK.